Pani premier, czy oglądała pani film Claire? O, a dlaczego? Wie pan dlaczego? Bo mogłem napisać swój własny scenariusz. czyli to jest. Nie wiem, ale wie pan, za dobrze znam to środowisko, także mnie z opisów, oczywiście tego nie będę go oceniać, ale z pewnych opisów, z pewnych tym doszłam do wniosku, że znam to środowisko i że oczywiście jest to, nie jest to film dokumentalny, jest to film fabularny, czyli jest to swobodny dobór i wybór autora i dobrze. Natomiast no, nie emocjonowałam się specjalnie, prawda? No ale to znaczy, że stosunki wśród księży w Watykanie są podobne jak w Polsce? To się wybiera pewien obraz. Ja bym powiedziała tak, że taki film można by nakreślić o każdym środowisku, prawda, nakręcić, nie? Dokładnie, to można by napisać tak, że no nie wiem, już nie chcę wchodzić. Wszędzie znajdzie pan, to są wszystko ludzie, prawda, i wszędzie znajdzie się tego typu negatywne wzorce, nie wzorce, ale powiedzmy negatywne zachowania, prawda, które no, wywołują. Ja też w swoim życiu spotkałam bardzo różne osoby, pracując i w Watykanie, i poza Watykanem, także mnie to ani nie dziwi, natomiast rozumiem, że niezbędne jest znalezienie pewnych mechanizmów, żeby w perspektywie, w przyszłości takich pewnych zjawisk unikać. Równocześnie oczywiście to był film, których jak, tak, jak to światło tu dzisiaj, prawda, ono było tylko nastawione i naświetlone na te negatywne aspekty. Natomiast cały pozytyw spełniany przez mnóstwo księży, które ja spotkałam i spotykam, niezwykle oddanych, no on zniknął z tego obrazu, prawda? Także w tym sensie był to obraz w jakimś stopniu ułomny, ale wiemy, no, że przyciąga no, to, co jest, jakby można powiedzieć, takie drapieżne, sensacyjne. Ja kiedyś też powiedziałam o tym, że ten film Claire, wbrew pozorom, on jest tak, że powinien być też tak odebrany, że właściwie ludzie poszukują autorytetu i że tym samym jest on jakby takim, czy odbiór jego spowodowany jest tym, że ludzie chcą mieć instytucję, która jest taką instytucją czystą, prawda? I w związku z tym no, oglądają ten film, bo są zszokowani, że także w takim miejscu mogą takie rzeczy mieć miejsce. No ale z drugiej strony no, musimy brać to pod uwagę, że wszyscy są grzeszni, prawda? I że do takich rzeczy też może tutaj dochodzić, co nie znaczy, że mamy spuszczać zasłonę milczenia i powiedzieć, że to jest okej, że to jest dobrze. No nie jest dobrze, prawda? To się też zdarza, ale muszę powiedzieć, że no, są to pewne jednak jakiś procent, jeśli weźmiemy całe środowisko. To nie jest tak, że ono jest po prostu, można sprowadzić całe środowisko duchownych do tych właśnie negatywnych aspektów, które były uwypuklone w filmie Claire. Tak, tak, ale frekwencja prawie 6 milionów nie świadczy o tym, że było duże zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na tego typu obraz. Była bardzo duża, oczywiście, bardzo duża. Zrobiona wieta. No tak to jest. Teraz pewno będzie znowu nowa książka, kolejna się ukazała, prawda? Jeśli na tej podstawie tej książki znowu zostanie zrobiony film, właśnie wyszła w kilku językach, no to znowu będzie sensacja, prawda? Niestety, no tak to wygląda i dlatego no, pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami Kościół musi się mierzyć, z pewnymi rzeczami prawdopodobnie musi się mierzyć ostrzej, wychodzić przed krytykę, prawda, i podjąć pewne działanie, nie traktować to, co ja zresztą cały czas mówię, że pewne działania, które Kościół powinien podejmować w walce z pedofilią i krytyka dotycząca tych zjawisk nie może być traktowana jako krytyka Kościoła, tylko jako krytyka negatywnych zachowań w tym Kościele, prawda, i że Kościół musi... To jest bardzo ważna różnica, to to nie jest krytyka Kościoła, tylko krytyka negatywnych zachowań w Kościele. Co więcej, ona nie może być odbierana przez księży, że to jest krytyka Kościoła jako takiego. Nie, to jest krytyka negatywnych zachowań, tak jakby w każdym środowisku była, prawda, piętnowana. I w związku z tym z tego powinny być wyciągnięte wnioski dotyczące odpowiednie, jakby można powiedzieć, także działania Kościoła wyprzedzającego w pewnych sytuacjach.